Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Dart Camillus. Właśnie zcheatowałem sobie kilka dodatkowych staków tych stołnowych cegiełek, żeby wam pokazać, jak wylewam podłogę w swoim domu. Znaczy w głównej jego części, powiedzmy tak. Nie będę was oszukiwał, że nie chciało mi się kopać tego kobla i sobie to po prostu szczytowałem. Wszyscy tak robią, tylko nie wszyscy mają jaja, żeby się do tego przyznać. A że jest to seria Minecraft z jajem, to czemu mam się do tego nie przyznać? Akurat jaj w tej grze nie brakuje. Dobra. Tutaj mamy taki tunelik, który nie jest tunelikiem. Muszę uważać, żeby zamiast E nie wcisnąć R. Bo już tak zrobiłem. I gadałem przez pół godziny w próżnię. Kurwa mać. Ale rage. Dobra, ale ten odcinek będzie krótki, bo ja dałem dupy, tak jak wspominałem. I gadałem przez pół godziny w próżnię, więc teraz mam mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć tak, jak powinno być. Zaczyna się znowu w cholerę ściemniać. A, co do tego cheatowania kobla. Musicie poznać pewną prawdę co do właśnie Minecrafta na YouTube, czy nagrywania jakichkolwiek filmików z Minecrafta w innym źródle. Jeżeli ktoś mówi, że nakopie sobie czegoś między odcinkami, to on tego nie nakopie. Wierzcie mi, nie nakopię. On sobie wejdzie w komendy, on sobie wejdzie w jakieś mody. O, widzicie? Proszę bardzo. Jest. Cyk. Mamy. Chciałem sobie dać 500 tysięcy, ale nie chciało. Dobra. Tak jak mówiłem, to jest Minecraft z jajem. Dart Max Camillus. Mówię jak jest. Coś tam. Odkrywamy ciemną stronę YouTube'a. Ludzie nagrywający Minecrafta nie wykopują rzeczy między odcinkami. Oni je cheatują. Cheatują, by was oszukać. Mogłem zrobić, mogłem dać clear, żeby te wszystkie komendy się usunęły, ale nie. Ale nie, ja jestem prawdziwy. Ja nie udaję. Kurwa mać. No... Co jest z tymi kostkami? Ja nie udaję. Ja mówię jak jest. Dobra, ciśniemy dalej. Może zostawię sobie taki zielony dywanik. A, jeszcze przy okazji, bo mówiłem to oczywiście na tamtym nagraniu, które się oczywiście nie udało, bo zamiast E wcisnąłem R i wszystko poszło w pizdu. Także... tak jak mówiłem na poprzednim nagraniu, ja nagrywam to na Minecrafcie 1.5.2, bo w chwili, gdy to nagrywam, 1.6 jeszcze nie ma. Ja się postaram następny odcinek w przyszłym tygodniu dać już na 1.1.6 coś tam, czy tam, nie wiem, samo 1.6, nie wiem jak to jest. Ale postaram się już przejść na ten nowy update. Update, jaki update, człowieku? Przecież ty nie znasz angielskiego. Co ty robisz? Jak ty mówisz? Tam jest napisane update, a nie update. Dobra. Skoro tak. Na tym nowym update są rzeczy, których pewnie jeszcze nie ogarnę, gdyż nie ogarniam jeszcze większości rzeczy z tego update. Czyżbym się skończyło? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Zcheatowałem trochę więcej. Jednak dobrze, że sobie włączyłem te komendy. Wiecie, ile bym się musiał tego dziadostwa naryć? A tak to po prostu sobie włączyłem grę. Wpisałem sobie parę razy. Give Camille 1.64.
I mam pełno kostek. Mam tyle kostek, że się fizjologom nie śniło. Tak jak wspominałem, ten odcinek będzie krótki, bo on jest bardziej taki informacyjno-zagadkowy. Jest tutaj więcej Minecrafta niż jaj, chociaż i jaja się zdarzą. A gdybym nagrywał z kamerką, czego nie robię, to jaj byłoby więcej. Dlaczego nie nagrywam z kamerką? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo nie umiem montować filmów. Nie umiem, nie znam się na tym. Umiem tylko wziąć film z folderu Fraps, wrzucić to do Movie Makera, podłożyć do tego dźwięk z Audacity, który odszumiam, bo się nauczyłem, pochwalę się, że się nauczyłem, umiem odszumiać dźwięk z Audacity. No i potem to wszystko razem jakoś tam dodaję intro, ten obrazek na koniec. Z tym, że w Movie Makerze to jest takie proste, że jakby dać małpie myszkę, to dałaby sobie radę. No i to jest wszystko. A gdybym miał jeszcze do tego kamerę, musiałbym nagrywać w ubraniu. Aj, wydałem się, że nagrywam bez ubrania. Nagrywam bez ubrania, wydałem się. Dobra, skończyły się kostki. Ale nieważne. Mam coś jeszcze tutaj na przykład w piecach? Nope. 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 W skrzyni? Nope. Dobra, nie mamy nic. Zatem... Nie wiem ile nagrywam, znowu nie spojrzałem... O, coś mnie trzymie! Coś mnie trzymie! Puść mnie! Dobra, puściło. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jak to wygląda tutaj z dołu? Myślicie, że te dirty spod spodu też powinienem usunąć, żeby ładnie wyglądało? Zobaczymy, jak się zostanie tych kostek. Dobra. Ale teraz, to przy okazji w sumie, jak już tutaj stoją... Tej podłogi już nie będziemy zmieniać. Tak, dwie kuli. To się przelecimy, ją oświetlić. Żeby nam tu żadne dziadostwo nie wlazło. Czemu ja stawiam po dwie? No co jest ze mną dzisiaj? Ale może wiecie co? Może i dobrze, że się nie nagrało na tamtym materiale nic. Tam mi przerwał telefon, w którym zadzwonił do mnie ojciec na telefon domowy i zapytał się mnie, czy jestem w domu. Czujecie to? Nie, kurwa, jestem... Na wódce z kumplami, tylko wziąłem telefon domowy, bo mi się komórka rozładowała. Dobra, mamy w miarę to oświetlone. Trochę to wygląda jak teraz jak jakiś rytualny krąg do oddawania ofiar z dziewic. Który swoją drogą nie był już dawno używany, bo... Dziewice wymierają. I nie będę się chwalił, że się do tego przyczyniam. Nie będę. Nie, już poznaliście jeden sekret, że nagrywam bez ubrania. Teraz wam wystarczy na kilka odcinków. No dobra, ale skoro nie mamy na razie Stone'a, który będę sobie musiał scheatować, nie będę tego robił przy was, to mamy tutaj przecież jakieś drewno. I jakieś żelazo. Więc możemy sobie narobić... łopat i wykopać resztę tej pieprzonej trawy stąd. Mam 4 żelazne łopaty. Łóżka na razie nie ruszam, bo istnieje duża szansa, że zginę. Ale jak zauważyliście, jak ja bardzo odbiegłem od tego tematu, że nie nagrywam z kamerką. Czyżby coś było na rzeczy? Przypadek? Nie sądzę. Dobra. Ale nie, serio, nie umiem tego, nie umiałbym nawet tego zmontować. Podejrzewam, że w Movie Makerze Windowsowym nie ma takiej opcji nawet, żeby zmontować obraz, jeszcze dołożyć tam kamerkę, obraz z gry Cuda Wianki w jakichś rameczkach pięknych. Także... A zresztą nawet mi się nie chce. Co wam będę owijał w bawełnę? Czy w tam, w co tam się teraz owija? W
Zwyczajnie mi się nie chce. Bo może mógłbym pokombinować, ale też moja kamerka to jest zwykła kamera internetowa, innej nie ma i raczej na razie nie będzie, bo hajs z YouTube'a się nie zgadza. Także musiałbym faktycznie się ubierać, a tak to siedzę sobie teraz, powiedzmy naturalnie. I to niech wam wystarczy. I sobie tutaj pitolę różne głupoty, jak to mam w zwyczaju. Przy okazji coś tam nagram. A można wykopać dirt z poduszka? Można, lol. No tego to się nie spodziewałem, serio. No kur... gdzie się kopiesz? Czemu ja wziąłem nową łopatę, jak jeszcze stara jest? A, no i jeszcze coś, że... No po prostu... Jestem brzydki. Nie jestem brzydki. A jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam na Twittera. Tam jest moje zdjęcie. Łopata się skończyła. Tam jest moje zdjęcie. W garniaczku. Możecie sobie mnie obejrzeć. Jeżeli jakaś ładna pani byłaby zainteresowana, to czekam na jakąś wiadomość. Wiem, że i tak dziewczyny tego nie oglądają. Ale co szkodzi spróbować. Dobra. Wykopę to wszystko i kończę ten odcinek. Bo jak mówię, mam mało czasu. A pierdolę już takie głupoty, że aż mi się nie chce tego słuchać. Nie wiem, jak wy ze mną wytrzymujecie. Bo jeżeli w grach typu Nightmares from the Deep, czy nawet w Pokémonach, staram się mówić mniej więcej logicznie, mniej więcej zrozumiale, no to w Minecrafcie pozwalam sobie na odrobinę szaleństwa. Zaczyna się ściemniać, nie? Z tego, co widzę. Kurde, znowu dziura. A, właśnie. Zastanowicie się pewnie? No czemu tak się dzieje? No co jest? No kurwa, macie w dupę, ty kurwa, ty sukin kocie, ty do kurwa, what the fuck? Jaki wooden pickaxe znowu? Dobra, gdzie jest słońce? Zaszło już całkowicie. Już wyszedł księżyc. I teraz śpimy na lewitującym łóżku. Tam taradam, tam tam, tam tam. Tam taradam, tam tam. Tylko żebym nie spadł. A, nie spadłem. No. Po prostu... Nie to, że boję się potworków. Tylko... Nie chciałbym, żeby mi jakiś szmaciarz zielony... ogórkowaty gnojek wysadził moje piękne, z trudem wybudowane kółeczko. Wykopę to do końca, przy was, żebyście się męczyli tak samo jak ja. Z tym, że wy możecie to wyłączyć, a ja muszę to kopać dalej. Co do oczywiście wypełnienia tej podłogi i robienia ścian, no to podłogę wypełnię już poza odcinkiem, ściany też częściowo pewnie powstaną poza odcinkiem. Oczywiście najpierw muszę nakopać sobie kobla. Puściłem wam oczko. Nie widzieliście tego, bo nie ma kamery. Muszę najpierw nakopać sobie kobla. Jeszcze raz puściłem oczko. Żeby zrobić te stone bricki. No i ja sobie tutaj to będę robił. A wy kolejny odcinek dostaniecie za tydzień. A właściwie to dlaczego dopiero za tydzień, skoro mówisz, że skończyłeś już Nightmares i będziesz miał więcej czasu na inne gry, to nie możesz nam wrzucić Minecrafta częściej? Przecież my tak lubimy Minecrafta i twoje pierdolenie.
nie mogę wam rzucić Minecrafta częściej z jednego bardzo ważnego, tak, mięsem będę, z jednego bardzo ważnego powodu. Otóż, normalnie filmik około 30-minutowy wrzuca mi się na YouTube godzinkę. Więc to też zależy z jakiej gry, bo to zależy od wagi pliku, ale no, mniej więcej godzinkę. Natomiast 30-minutowy film z Minecrafta wrzuca się około 3 godzin. Nie mam pojęcia dlaczego. Jeżeli tam różnica jest 100 mega w wadze pliku na przykład. Być może na YouTubie jest tyle tej kostkowej gry, że YouTube już żyga tym i mówi nie kurwa, kolejny Minecraft, nie, nie będę przesyłał. Ja już więcej tego gówna nie piję. Nie ruszam scrolla, a automatycznie mi zmienia łopatę na mięso. Czy ten pieprzony świat jest tak dla mnie nieprzyjazny, że muszę kopać dirt mięsem, a potem to mięso zjadać? Chociaż studencka zasada mówi, że jak coś leży na podłodze krócej niż 5 sekund, to można to jeszcze zjeść. Wystarczy mi łopat do końca, ale mam dirtu. To co, zbudujemy własną kupę dirtu gdzieś za domem? Nie, to się przyda do wyrównywania terenu pod inne kuliste budowle. Ale zobaczcie, jaki ja jestem głupi. Buduję w Minecrafcie kółka, męczę się przy tym jak dzik. Kiedy ta gra sama w sobie polega na budowaniu z kwadratu. I kwadratowych budowli. Z kobla, dirtu, drewna i drabinek. Widziałem domek mojego 12-letniego sąsiada. No i powiem tak. Szczyt architektonicznego geniuszu. Pomieszanie kobla, gliny, nie przepalonej na cegiełki, gliny, zwyczajnej gliny w kostkach i dirtu. W domku tym nie było okien. Pamiętacie ten, który zrobiłem wam taki domek niespodziankę, nie? No to mniej więcej tak wyglądało. Dobra, myślę, że nagrywam już koło 20 minut. Także kończę, bo muszę tutaj naczytować, a nie chcę, żebyście na to patrzyli, bo wasze młode mózgi mogą nie wytrzymać tyle oszustwa w jednej grze. Ale mówię jak jest. Bo tak robią prawdziwi YouTuberzy. Oni nie kopią poza odcinkiem, oni cheatują. I was oszukują. I taka jest prawda. I trzeba obalić ten system. Dobra, już. Nie, bo chciałem krzyczeć Jarosław Polskę zbaw, ale to chyba byłaby przesada, nawet jak na Minecraft z jajem. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, komentarza, subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Czy, nie wiem, wysłać mi wiadomości ze spamem, tak jak robi to wielu ludzi, którzy proszą, żebym zajrzał na ich kanał. Ja tak nie robię i dlatego nie odpisuję na te wiadomości nawet. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeszcze raz trzymajcie się i cześć.